Witajcie we wtorek, już pierwszy dzień lata, a u nas tak piękny dzień się zaczął, z gadułeczką na łóżku. Przed chwilą zapasy robili sobie szaruńciem. Ale nie ma jak to kota rano znaleźć w łóżku. No co u nas akurat nie jest bardzo trudne. Gdzie reszta? Teraz chcę filmować, to reszta. O, przyszedł. Przyszedł, Szaruncio! A gdzie twoje dziecko? Gdzie Sachi? Ona się boi gaduły, ja wiem. Gaduła, nie wiem czemu, w jakiś sposób terroryzuje Sachi. Ale tatusia Sachi bardzo lubi, jak widać. Ten się daje dominować, bo gaduła to jest taki dominator. O. Chodź, Stefcia, też. Chodź, Stefcia, też do nich. Chodź, Dziubko. Chodź, Stefcia. O. Za bardzo aż. Aż za bardzo, ty, Tajgerze. Ty, dziadu mały, no. No i Stefcia też weszła, ale jak zobaczyła koty, to od razu się cofnęła. Ona jest taka dziewczynka, delikatna. A ten co tam teraz, toalety robi? No, ale jak fajnie jest mieć takie łóżko, nie? Z kotkami. Jak ładnie się teraz prezentujecie. Kupiłam zimą taką pościel. Ona ma przepiękny kolor i akurat mam też dwie poduszki jedwabne, które mi absolutnie tutaj pasują. Znaczy ta pościel mi do tych poduszek pasuje. I to jest naprawdę bardzo taka fajna, gładka bawełna. Także ja mam coś z niebieskim. Bardzo lubię ten kolor. A ty gdzie tam idziesz, Dziubko? Augustik też by chciał, ale Augustik by chciał być jedyny tutaj na łóżku. A tak niestety nie jest. A dzisiaj jest taka gorączka, dopiero jest 11, a już jest 27 stopni. Więc powiedzcie, jak tu w Ontario żyć? Albo za gorąco, albo za zimno. Na działce było 2,5 stopnia w nocy. A nasza malutka tutaj za zasłonką się wygrzewa. Ty dziubu mały. A tatuś jest na łóżku, nie, już zszedł. Boi się wujka gadułki, nie? Wujek nie jest dobry dla szylkretki. Z jakiegoś tam powodu. Dlaczego ty nie lubisz szylkretki? Wszystkich lubisz, z nikim nie masz problemu, tylko z nią. No, ona tam jest na oknie. Ona tam jest na oknie właśnie. Dziubu. A my dzisiaj mamy tyle prania, bo poprzywoziłam prawie wszystkie ciuchy, które były na działce, a tam się nazbierało, że ho ho. Więc trzeba je wyprać, przebrać, część oddać, część zawieźć z powrotem. Więc jest 11, a ja zabieram się. Sprzątałam wczoraj w piwnicy i zobaczcie, co znalazłam. Szydełko i kłębek wełny. I zrobiłam taką oto aplikację. Nie wiem, czy to dam na jakąś poduszkę. Taka jakby róża. Dawno, dawno już nie robiłam nic. Całe lata. Nie wiem, już chyba od liceum. Także, no, taka ciekawostka. No, u nas dzisiaj tak gorąco jak cholera. Nic, tylko siedzieć w cieniu. I akurat zobaczcie, tu mam ten cień od tego domu, od tej budowy. Moje różyczki już zaczęły rozkwitać. Zobaczcie, jak pięknie. Nawet ładnie się komponują z tymi paskami z tyłu, czerwonymi na budowie.
Zawsze w czymś brzydkim można znaleźć piękno, prawda? Teraz jest godzina, był na dworze, ale jest tak gorąco. Chcesz już przyjść? Chodź. Chodź już do domku, chodź. Chodź. Gadułka nie. Chodź, Teddy. Wejdź. A tu zauważyłam, że te nasturcje mają strasznie wielkie liście, ale żadnych kwiatów nie widać. I może to jest dlatego, że tutaj jest żyzna ziemia, a z tego co wiem, nasturcje wolą bardzo taką nieżyzną, wręcz jakieś piaski. Także mam nadzieję, że mi zakwitną, że to nie będą tylko same liście, bo lubię kwiaty nasturcji, no i dodaję je też często do sałatek. Ptaszeczek cały czas jest, bo sprawdzałam, czy tam świergoli. Jest, ale biedny, to by gorąco, jaki dzióbek otwarty. Zaraz muszę wody tutaj dolać, bo już widzę, że nie mają. A tam mamusia, tak? Ale gorąco w tej rurze. Jezu, gorąco w tej rurze. A tutaj dokupiłam koszyków z kwiatami jeszcze. Nie wiem, może zawieszę je tam na szopce. Tylko nie wiem, czy mnie wiewiórki nie zniszczą. Tu są te niecierpki, ale i one raczej wolą cień. Zobaczymy. A tu cały czas jest ta moja piękna, pachnąca róża. Ale i też są już rozwijające się koleżanki. A ja chyba laptopa sobie tutaj przyniosę i zacznę składać filmik. Jak ten bluszcz. Wygląda trochę lepiej, nie kwitnie co prawda, ale te pędy nie wyglądają źle. Faktycznie one nie lubią być podlewane, bo nie podlewałam już kilka dni i dalej jest ziemia wilgotna. Tutaj jest o nim. A te miały niby być? W ogóle ich tutaj nie było, tych niebieskich. Kolibrów, jak mówiłam, na działce tutaj nie ma żadnych. Nie wiem czemu. No i tak. Kolejny piękny dzień. Tutaj wykiełkowały mi chabry i mam nadzieję, że żadna wiewiórka mi tutaj nie wyryje nic. A jak ty, Tedziu? Fajnie tutaj w cieniu jest. Zgadzam się z tobą. A te jakie brudy pływają z drzew. Ale to zawsze coś wpadnie, także podejrzewam, że ptaszeczka sobie tutaj to odgarnie. O, a to małe, biedne, ja nie wiem, jakby to zrobić, żeby nie było takiego impaktu na tą rurę. Zawiesiłam na tej rurze taki bardzo mokry ręcznik, żeby chociaż trochę ochłodzić to temu maleństwu. A tu Teddy dostał Michę wody. Teddy to jest kotek, który bardzo lubi się grzebać w wodzie. Nie, co tam? Chipmunk? Lepiej go nie ruszaj. Mam kiedyś taki filmik nagrany, już dawno, dawno. Jeszcze Teddy był młody. Teddy and Water. Bardzo króciutki, z taką zieloną miską w kuchni. Jak on się wtedy taplał w tej wodzie. Także jak go znajdę, to wam podlinkuję. I serdecznie zapraszam zobaczyć. Teddy, i co powiesz, nasz staruszku? Z koleżanką tu sobie siedzicie. Reszta kotów by chciała wyjść, ale nie wiedzą, co tutaj ich czeka. Hej Ali, chodź, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, koteczko, chodź. Chodź, koteczko kochana. Ty już też będziesz miała 7 lat. Teddy 15 będzie miał, ty 7. Jak ten czas leci. A ta mała ptaszynka cały czas tutaj w okolicach lata. Ona jest szybka. Więc dzięki wam wiem, że ta roślina nazywa się perukowiec. Bardzo, bardzo dziękuję. I postaram
znaleźć, jak te rośliny się rozmnaża, dlatego że bardzo, bardzo mi się podoba i chciałabym ją mieć w moim ogrodzie. To znaczy teraz mam przez sąsiadów, ale kto ich wie, czy oni ją zostawią. Mam nadzieję, że tak. A ta kruszynka ciągle tam lata do gniazda. Mam nadzieję, że jej pomoże to, że ta woda tam jest i ten ręcznik zrobił troszeczkę, że jest tam chłodniej. Jak tam ten mały szczebiocze? Kiubku mały. Jak to tutaj tak do góry nogami leży? Leosiek? Popołudniowa dżemka, nie? Gorąco. Okno wypełnione kotem. Tutaj jak ładnie ten koszyk kwiatów mi się trzyma przed domem. Wydaje mi się, że dlatego, że tutaj nie ma aż tyle słońca, ma trochę słońca rano, a później to słońce przechodzi tam do tyłu. Bo te z tyłu nie wyglądają tak pięknie. A tutaj jak nam chmiel z przodu zaszalał. Niedawno poobcinałam, a to tak szybko rośnie. No i tak, taki dzisiaj vlog. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki za łapki, za komentarze. I do następnego. Buziaki, pa.